Paweł Zdziarski, portal Afirmacja Info. Dzisiaj dla kanału Afirmacja TV vlog z dnia i z miejsca szczególnego. Dzień szczególny, ponieważ jestem w ramach Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć z pomocą humanitarną dla Polaków na Ukrainie. Jest to szczególny przedświąteczny czas, Boże Narodzenie, kiedy obdarowujemy naszych bliskich prezentami, kiedy chcemy sprawić im radość. My pamiętamy o Polakach na wschodzie, o Polakach na dawnych kresach Rzeczypospolitej. A miejsce szczególne, wielu z Państwa na pewno poznaje, jest to cmentarz obrońców Lwowa, czy też cmentarz Orląt Lwowskich, ludzi, Polaków, którzy 105 lat temu stanęli do walki o polski Lwów, najpierw w walkach z Ukraińcami, a później w walkach z bolszewikami. W jednej, jak i w drugiej bitwie, w jednej, jak i w drugiej wojnie wykazali się ogromnym bohaterstwem, ogromnym zaangażowaniem, ogromną determinacją. Dla nas, dla portalu Afirmacja, bardzo ważne jest wychowanie. Wychowanie przyszłych pokoleń, również w tym duchu patriotyzmu. I to, co cechowało lwowskie Orlęta, to z pewnością to wychowanie. Oni nie mieli z tego znikąd, to nie otrzymali to, szanowni państwo, trzeba to wprost powiedzieć, od swoich najbliższych, od rodziców, od dziadków. Ten patriotyzm, to umiłowanie ojczyzny było po prostu czymś oczywistym. I dlatego takie postacie, jak na przykład Antoś Petrykiewicz, najmłodszy kawaler Virtuti Militari, czy też w ogóle najmłodsze Orlęcie lwowskie, to chyba 9 lat, i Jaś Kukawski, którego karabin był większy niż on sam, i wiele innych, tutaj Jurek Biczan, inni, mógłbym wymieniać te nazwiska młodych chłopaków, ale również młode dziewczęta lwowskie, które wówczas stanęły do walki. Nazywamy ich właśnie dlatego Orlętami. Widząc zapotrzebowanie, czasami wbrew woli rodziców, po prostu wiedzieli, że tak trzeba, że trzeba o tę ich ukochaną ziemię, ziemię lwowską, bez której nie wyobrażali sobie wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej. O tę ziemię trzeba się bić, trzeba walczyć. No i szanowni państwo, tak też zrobili. To, że mamy dzisiaj ten cmentarz, że i został odnowiony, że mogą tutaj przychodzić ci, którzy chcą uczcić tych bohaterów, to jest też zasługa kolejnych pokoleń Polaków mieszkających we Lwowie. Polaków, którzy już nie pamiętają, wiadomo, tamtych czasów, ale cieszę się, że to miejsce i ten kult bohaterów, bohaterskich obrońców Lwowa jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. To, że dzisiaj jest grupa Lwowian, którzy dbają o ten cmentarz, to, że wciąż mimo trwającej wojny na Ukrainie przyjeżdżają tutaj kolejne wycieczki, można powiedzieć pielgrzymki, to, że odwiedzają też Polacy z macierzy tutaj to miejsce, to jest wynik tego, że właśnie ten patriotyzm w rodzinach polskich przetrwa. Ich jest coraz mniej i to jest problem. To jest problem, który jest tutaj widoczny. Jest coraz mniej osób zainteresowanych historią tego miejsca, utrzymaniem tego miejsca, ale oni są i to jest najważniejsze. Jeszcze raz bardzo chciałbym wyrazić swoją wdzięczność, że tutaj jestem, ale przede wszystkim wdzięczność dla tych pokoleń Polaków, którzy o to miejsce walczyli, dla tych, którzy 105 lat temu stanęli do walki mimo swojego młodego wieku. No i właśnie dla tych wszystkich, którzy też dbają o to, aby to miejsce przetrwało, aby ono cały czas było taką wizytówką, takim świętym miejscem, nie mówię to i mówię to z pełną świadomością, świętym miejscem dla Polaków. Warto to miejsce odwiedzić, a z punktu widzenia naszego portalu właśnie warto się w tym miejscu zwłaszcza zastanowić, oprócz tej modlitwy za poległych, również zastanowić się nad tym, jak wielką siłą jest dobre, patriotyczne wychowanie młodego pokolenia. Raz jeszcze serdecznie Państwa pozdrawiam. Paweł Zdziarski, portal afirmacja.info.